Proszę Państwa, zaczynamy. Bardzo dziękuję przedstawicielom mediów, że przybyli dzisiaj na naszą konferencję prasową. Chcielibyśmy możliwie dokładnie, precyzyjnie podsumować, proszę Państwa, półmetek obecnej kadencji, powiedzieć o planach na resztę kadencji. I tak się składa, że ja, proszę Państwa, jest to także taka chwila sentymentalna i wspomnieniowa, dlatego że 5 maja 2009 roku zostałem po raz pierwszy starostą myślińskim. Dzisiaj mija 12 lat, czyli 3 pełne starego typu kadencje. I chciałbym także przy okazji wielu osobom podziękować i przedstawić te dokonania powiatu, które wspólnie razem z wieloma ludźmi zrealizowaliśmy w ostatnich 12 latach. Bardzo mi miło, że Państwo odpowiedzieli na nasze zaproszenie. Trochę niecodzienna sytuacja, ponieważ jesteśmy jeszcze nieoddane w budynku nowego starostwa powiatowego w Myślnicach, które to plany kiedyś przed 12 laty się rodziły. Mój pomysł, wielu członków zarządu wówczas obecnego tutaj Bolesława Pajki, byłego burmistrza Macieja Ostrowskiego i radnych Rady Miejskiej, którzy kiedyś wyłożyli nawet kilkaset tysięcy na koncepcję budowy nowego budynku starostwa tutaj przy ulicy Drogowca. Robię to w obecności członków zarządu, wicestarosty Rafała Kudasa, Bolesława Pajki, który najdłużej ze mną z obecnych współpracuje w zarządzie, Andrzeja Pułki. To też jego podsumowanie tej części, bo był przez pierwszą część tej kadencji wicestarostą, Krzysztofa Trojana, członka zarządu. Proszę Państwa, chcielibyśmy podzielić tą dzisiejszą naszą konferencję i prezentację na takie 3 moduły. Ja Państwu powiem o skrócie, o podsumowaniu tej pierwszej części kadencji. Ona trochę jest oczywiście minęła już, ale ze względu na obostrzenia dopiero dzisiaj. Potem wicestarosta powie o planach zarządu i powiatu na resztę kadencji i ja krótko postaram się Państwu tutaj przybliżyć 12 lat, gdzie z wieloma ludźmi, tak już na początku tej rozmowy, tego naszego mojego wystąpienia mówiąc, dokonaliśmy pewnych rzeczy wspólnie z mieszkańcami i ludźmi za to odpowiedzialni. Więc zacznę, proszę Państwa, od pierwszego półmetka. Proszę Państwa, pierwsza połowa to prawie 13 milionów wydanych na ochronę bezpieczeństwa, zdrowia i życia mieszkańców. Tutaj nie będę może wszystkich informacji, które możecie łatwo wyczytać z tego slajdu, ale prawie 30 km zbudowanych dróg, ponad 22 km zbudowanych chodników. Zawsze mówiłem, że już 12 lat temu, że priorytetem będzie szpital i bezpieczeństwo na drogach. Pamiętacie Państwo, że nasze drogi powiatowe to kiedyś były przysłowiowe. Śmiano się z tych dróg, dawano ich jako przykład najgorszych dróg, po których się jeździć. Dzisiaj myślę, że wiele rzeczy zostało dobrze zrobione w tym kierunku. I mosty, które stały się, mimo woli, musiały się stać także naszym priorytetem, bo one stanowią główny węzłem komunikacyjny dla przedsiębiorców. Bez dobrych mostów, bezpiecznych, nie ma szans na rozwijania przedsiębiorczości i przemysłów na terenie powiatu. Proszę Państwa, także edukacja, tutaj prawie 4,5 miliona złotych pozyskana na realizację różnych programów edukacyjnych. Tutaj mamy wymienione, tu ma tablica Centrum Kompetencji Zawodowych Małopolska Chmura Edukacyjna. Te dwa ostatnie programy realizujemy już od poprzedniej kadencji. Aktywna tablica to pomysł oczywiście także, z którego skorzystaliśmy rządowy, ze względu na zdalne nauczanie. Do szkół trafiło ponad 100 komputerów. Proszę Państwa, to także nasz urząd, który staramy się, żeby był coraz bardziej dostosowany do potrzeb wszystkich mieszkańców. Chcę powiedzieć, że mimo obostrzeń staraliśmy się, żeby nasz urząd był otwarty. Tylko na wiosnę ubiegłego roku była taka chwila, gdzie ten urząd był zamknięty, mieliśmy urnę, ale staraliśmy się, żeby on był cały czas dla Państwa otwarty. To także, proszę Państwa, zawsze mówię, jesteśmy dumni ze strażaków i staramy się im pomagać. W tej tylko kadencji ponad 200 tysięcy trafiło do SP. Zawsze powtarzam, to nie jest nasz obowiązek, ale nasz obowiązek moralny. To jest zadanie gminy, ale chcemy właśnie im dziękować. W ten sposób dofinansujemy. Strażacy czekają w tym roku za niedługo kolejna transza.
Także myślimy o Komendzie Powiatowej Policji, Komendzie Państwowej Straży Pożarnej. Ostatnio także zareagowaliśmy szybko na potrzeby Malty, służby medycznej, wolontariuszy, którzy pomagają przy różnych działaniach, różnych imprezach. Co ważne, to dobra praktyka, za to osiągnęliśmy wiele nagród cennych w Małopolsce, a także w Polsce. Pomysł na całodobowe działanie dla osób potrzebujących, często żyjących w ciągłej depresji, to 2,5 miliona kolejny raz na Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa. Przypomnę, że program 3-letni, który zdobyliśmy kilka lat temu, zakończył się w ubiegłym roku. W tym roku uzyskaliśmy kolejne 2,5 miliona. Jesteśmy jednym z niewielu ośrodków, który 7 dni w tygodniu całą dobę działa i jest gotowy przynosić potrzebującym pomoc. W innym zakresie pomocy społecznej, co zawsze się wydaje, że pomoc społeczna to tylko domena gminy, to proszę Państwa prowadzimy, mimo to wydajemy kilkanaście milionów rocznie. 12-13 milionów rocznie w budżecie. To jest m.in. prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej, która kiedyś powstała 11 lat temu w Lubniu. Czy całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Nowej Wsi. To kilka slajdów pokazujących to pomoc. Proszę wybaczyć, że jest nas może trochę za dużo członków zarządu na tych slajdach, ale proszę Państwa, i szpital. Zawsze powtarzałem i myślę, że tutaj wielkie podziękowania dla dyrekcji personelu szpitala Myślenickiego, bo środki, które zostały przez nas przekazane, także przez kolejne rządy, bo chcę jasno powiedzieć, że i za rządów premiera Donalda Tuska, i za rządów premiera Mateusza Morawieckiego Myślenicki Szpital dostał po kilka milionów złotych z różnych środków rządowych, szczególnie z rezerwy Kancelarii Premiera, w jednym i drugim przypadku, które dobrze trafiły. Na tym półmetku Myślenicki Szpital, proszę Państwa, przyjął 33 tysiące, hospitalizował osób, w tym ponad 3 tysiące dzieci. Kolejne kilkadziesiąt tysięcy uzyskało pomoc na SOR-ze i w poradni specjalistycznej. Szczególnie to było ważne w okresie lockdownu i pandemii, jak Państwo dobrze wiecie. Szpitalowi przekazaliśmy ponad 12 milionów złotych tylko w ciągu tych 2,5 roku. Za to, proszę Państwa, udało się nam zrealizować i Państwo byliście świadkami oddziały chirurgii ogólnej, zakaźnego, modernizacji anestezjologii, intensywnej terapii. Ubudowaliśmy wreszcie centralną sterylizatornię oraz unowocześniliśmy diagnostykę obrazową, czyli oddział, gdzie wreszcie możemy liczyć na to, że nasze badania w sposób cyfrowy trafiają do lekarza, do wszystkich zainteresowanych, do pacjenta. Nie chodzimy z tymi słynnymi przysłowiowymi kliszami. To kilka slajdów. Proszę Państwa, oczywiście nie będziemy zwalniać. Wicestarosta powie o kolejnych pomysłach i wkrótce, które się będą urzeczywistniać w tej kadencji jeszcze. Proszę Państwa, oświata. W 6 szkołach uczy się ponad 4300 uczniów. W tej kadencji pozyskaliśmy już ponad 4 400 000 środków na realizację nowoczesnych programów edukacyjnych. Przekazaliśmy, tak jak wspomniałem, ponad 100 komputerów. W 2 szkołach w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach, w Zespole Szkół Dobrzycach prowadzimy Centra Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Dobrzycach po raz drugi. To są duże pieniądze, po kilka milionów na twardą część, czyli powstały nowoczesne pracownie wyposażone w nowoczesny sprzęt, mechatroniki, elektroniki, maszyn cyfrowych oraz adaptacje i co ważne, kursy i staże płatne dla uczniów, ale także pracodawcy. Pracodawcami są nasi pracodawcy z terenu na przykład strefy przemysłowej w Dobrzycach czy w Myślenicach, także one trafiają i zostają tutaj na miejscu. Oddaliśmy także bardzo potrzebny budynek informatyczny na potrzeby klas informatycznych w Zespole Szkół im. Andrzeja Siedmiowskiego. Wielokrotnie Państwu powtarzałem, że próbujemy, żeby nasze szkoły się specjalizowały, żeby miały pewien charakter taki, którym by się wyróżniały i przyciągały młodych ludzi do
do naszych szkół. Co także ważne, prawie wszystkie szkoły starały się realizować staże także zagraniczne od Anglii, Włoch, Grecji po Hiszpanię i Niemcy. I infrastruktura drogowa. Jak Państwo wiecie, to jest taka oczko w głowie wszystkich radnych, mieszkańców, najczęściej na wszystkich zebraniach o tym się mówi. Największą inwestycją było zakończenie takiej dwuletniej inwestycji, przebudowa dwóch mostów, najdłuższego sieczańskiego zwanego i drugiego w ciągu ulicy Piłsudskiego na Arabie. Całkowita modernizacja drogi ulicy Zdrojowej aż do Sieczań z budową chodników, koszt inwestycji ponad 10 milionów. Myślę, że tak duża inwestycja zbudowana niecały, można powiedzieć, rok zasługuje na uznanie. Tutaj mamy inne nowoczesne drogi, które zrealizowaliśmy w Sieprawiu, w Krzyszkowicach. Chcę powiedzieć, że w tej kadencji dwie drogi w Krzyszkowicach za prawie 4 miliony zrealizowaliśmy. Program budowy nowoczesnych przejść. On jest dzisiaj modny, aplikujemy do, jest to program rządowy, ale my też mamy swój program powiatowy, zrealizowaliśmy kilka już aktywnych przejść. Szkody powodziowe, to mogę powiem dwa zdania, to jak wspomniałem, z mojej 12 lat, tak się złożyło, że mogę być świadkiem wielu takich, byliśmy dramatycznymi świadkami wielu takich zdarzeń. Od 2010 tereny powiatu myślenickiego nawiedzały kilka powodzi. To było trudne, ale udało się nam jeszcze w tej kadencji wyremontować też jako szkody powodziowe i nie tylko dwa mosty w Tokarni, most w Sułkowicach. W Krzywacce powstało kolejne, już dziewiąte rondo za naszych czasów, a w Jasienicy bardzo ważna inwestycja za prawie 4 miliony, przebudowa jezdni i mostu. Proszę Państwa, staramy się, żeby nieprzypadkowo jesteśmy tutaj w tym budynku. Oczywiście nie mówimy, że nagle jak powstanie oddany do użytku niedługo ten nowocześniejszy budynek starostwa, to wszystko się nagle za czarodziejską różdżką zmieni. Pracujemy już dziś, żeby obywatel miał łatwiejszy dostęp. W dobie cyfryzacji i obsługi internetowej faktycznie dzisiaj mieszkańcy większość spraw mogą załatwić przez ePUAP. Postaraliśmy się także o stworzenie i będziemy to poprawiać aktywnych formularzy, które pozwalają dotrzeć i składać wnioski do różnych naszych wydziałów, od Wydziału Geodezji, Architektury czy Edukacji. I te aktywne formularze mają takie zadanie, żeby ułatwić proces jak bezproblemowego przejścia, wypełnienia poprawnego, prawidłowego tego formularza, żeby był on jednorodny, jednolity. I takie już są dostępne w naszej bazie. Oczywiście oprócz tego świadczy nieodpłatną pomoc prawną w 5 miejscach. Nasza strona internetowa jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Państwa, ja w tym momencie podsumowałem tą pierwszą część kadencji. Jeszcze na słowa podziękowania dla wielu osób będzie czas. Teraz oddaję głos wicestaroście, który powie o kontynuacji naszych planów na tą kadencję. Dziękuję bardzo panie starosto. Szanowni Państwo, zobaczyliście, to jest oczywiście też wycinek tylko tego, co udało się zrobić, bo ta prezentacja byłaby po prostu zbyt długa, gdybyśmy chcieli pokazać dokładnie wszystko, co udało się zrobić, ale rzeczywiście nie próżnowaliśmy i udało się zrobić bardzo dużo. To jest wielka sztuka przerobić tak ogromną ilość pieniędzy, którą się udało, ale dziękuję Tobie, Józefie, za to, bo Twoje doświadczenie akurat w tych trudnych sytuacjach, w których mieliśmy choćby powódź i tak dalej, to dawałeś przykład w całej Małopolsce, jak należy się zachować i to doświadczenie okazało się niezbędne przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, ale też przy wydatkowaniu środków, które mogliśmy aplikować. Oczywiście katalog, który zaraz Państwu przedstawię, to nie jest katalog zamknięty, bo jest kilka rzeczy, które tu nie umieściliśmy, ale nad którymi bardzo intensywnie pracujemy. To jest również tylko wycinek tego, co zamierzamy do końca kadencji zrobić, a nie jest tego mało. Natomiast będą się pojawiały również, mam nadzieję, niespodzianki w zależności od tego, czy będą dodatkowe nabory do Funduszu Dróg Samorządowych, czy będą, jak będą wyglądały dotacje z rezerwy ogólnej,
o którą aplikujemy co roku. I jak będzie też wyglądała alokacja środków i inne możliwości pozyskiwania zewnętrznych pieniędzy. Jest mały obszar zdrowia. To jest coś, co przez 12 lat przyświecało wszystkim zarządom, jeśli chodzi o sprawy takie priorytetowe dla powiatu. Pamiętacie pewnie Państwo, jeśli nie pamiętacie, to warto sięgnąć do historii, jak wyglądał kiedyś nasz szpital. I trzeba sobie jasno powiedzieć, starosta Toman jest największym urzędownikiem Śnieńskiego Szpitala i on zawsze starał po prostu na to, zawsze był pierwsza, najważniejsza sprawa, to był szpital, szpital i jeszcze raz szpital, potem drogi, szkoły i tak dalej. I udało się wiele zrobić. Ale miło nam poinformować, że mamy dwie niespodzianki de facto. Pierwsza niespodzianka to jest, będzie modernizacja oddziału powiatowego szpitala w Ucinieńcach, oddziału wewnętrznego i neurologii. To są środki, które zamierzamy wykorzystać, środki, które dostaliśmy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, plus wkład własny powiatu, ponieważ przypomnę, że nie dostaliśmy całej kwoty, o którą wnioskowaliśmy. Będziemy chcieli wkrótce podać dużo więcej szczegółów wraz z wizualizacjami tego, co zostanie w tym oddziale zmodernizowane i jaki będzie montaż finansowy, czy to będzie, w jakiej to będzie formule ogłaszany przetarg. I coś, o co starał się również tutaj Bolesław Pajka, tego nie planowaliśmy i nie planowaliśmy tego w budżecie, ale dziś jesteśmy pewni, że chcemy to zrobić. I tutaj za namową mówi Bolesława i starosty Józefa Tomala, którzy byli wielkimi urzędownikami, zrobienia takiego liftingu naszej ortopedii. Dlatego, że ortopedia to był jeden z pierwszych oddziałów, które były modernizowane. Dzisiaj wymaga pewnych inwestycji liczonych oczywiście w setkach tysięcy, ale na pewno poprawi to komfort pracy i komfort wracania do zdrowia, jeśli chodzi o pacjentów z terenu Myślenickiego Szpitala. W obszarze zdrowia jest jeszcze bardzo jedna istotna rzecz, to jest coś, co leży mnie bardzo na sercu. To jest projekt, o którym będziemy dużo mówić w najbliższym czasie. Jak tylko uda się uporać z pandemią, to będziemy chcieli powiedzieć więcej, ale tak, prace już praktycznie zostały nad taką specjalną aplikacją, która będzie służyła do tego, żeby korzystać ze wszystkich programów profilaktycznych z terenu powiatu myślenickiego i współfinansowanych przez powiat myślenicki, dofinansowanych w całości przez powiat myślenicki. Będzie to takie innowacyjne podejście do tego, w jaki sposób dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców. To będzie program Zdrowa Rodzina, ale o tym będzie cała kampania informacyjna jeszcze, żeby dotrzeć do mieszkańców. I tu liczymy na dobrą współpracę właśnie z Państwami, z Państwem przedstawicielami mediów, bo będzie to naprawdę takie nasze oczko w głowie, jeśli chodzi o ten program Zdrowa Rodzina. Obszar edukacji. Niestety, bo tu trzeba mówić o blaskach i cieniach, nie udało się pozyskać środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rozbudowę ZSE i no, niestety nie będziemy rozbudowywać ZSE, bo koszty rozbudowy tej szkoły są po prostu zbyt duże i samorząd nie jest tam samodzielnie w stanie tego zrobić. Natomiast mamy w planach rozbudowę pierwszego liceum im. Tadeusza Kościuszki. Ten projekt już jest też ukończony, mamy całą dokumentację techniczną i kosztorys. Będziemy wkrótce poinformujemy Państwa o ogłoszeniu przetargu na tę inwestycję. Zdecydowaliśmy się przede wszystkim realizować tę inwestycję z tego powodu, że po pierwsze musimy dostosować szkołę do użytkowania jej przez osoby niepełnosprawne, czyli znosimy pewnego rodzaju ograniczenia, ale też chcielibyśmy maksymalnie ograniczyć korzystanie z budynków, które są naprzeciwko poczty, naprzeciwko policji, tak aby bezpieczeństwo uczniów było zapewnione. Więc będzie 10 nowych sal, będzie winda w liceum ogólnokształcącym i to jest też coś, co do końca kadencji na pewno uda nam się zrobić, a w tym roku cała dokumentacja projektowa w ciszy, na spokojnie została przygotowana, zrobiona. Wiemy, z jakimi wydatkami możemy się liczyć i przygotowujemy się spokojnie do ogłoszenia przetargu. Priorytetem do końca kadencji z różnych powodów, również z powodów takich, jakie są, że wiemy, że to jest potrzebne, ponieważ jest takie duże zapotrzebowanie, jesteśmy w kontakcie i z uczniami, z dyrekcją szkół, ale również z rodzicami, którzy piszą do nas, to jest właśnie dostosowanie obiektów szkół ponadpodstawowych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
I to dotyczy nie tylko szkoły jako liceum, jako takiego, ale w kolejności mamy Dobczyce, potem Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie nasze placówki będziemy chcieli wyposażyć w odpowiedni sprzęt i w odpowiednią infrastrukturę, która pozwoli na to, aby nie było żadnych ograniczeń. I to stawiamy sobie za taki ważny cel, żeby w tej kadencji spróbować tą sprawę dokończyć zgodnie z wymogami, które stawiają przed nami i obywatele, ale również z, że tak powiem, przepisy, które są wprowadzane, ale wymogi również projektów unijnych. To jest dla nas rzecz ważna i z tego, to jest taki będzie znak rozpoznawczy, myślę, powiatu myślenickiego, że będą zniesione bariery. I również ten budynek jest przykładem tego, że można i należy dostosowywać do potrzeb osób niepełnosprawnych infrastrukturę publiczną. Obszar bezpieczeństwa. To jest kontynuacja programu Bezpieczne Przejście. Jak Państwo wiecie, powiat myśliński ma taki program dotyczący bezpiecznych przejść i zasady tego programu są takie. Co roku przeznaczamy kwotę w budżecie Zarządu Dróg Powiatowych na przejścia dla pieszych. I priorytet mają oczywiście te przejścia, które w naszej ocenie są najbardziej niebezpieczne, które są zgłoszone przez gminy, gdzie jest partycypacja w kosztach gmin. Ponieważ to gospodarze danych miejscowości, tak naprawdę oni najlepiej wiedzą i czują w rozmowach z mieszkańcami, są najbliżej mieszkańców, które przejścia są najbardziej istotne i tak też kilkanaście nawet być może przejść uda się co roku zrealizować. Oczywiście korzystamy również z programów zewnętrznych, czyli z Urzędu Marszałkowskiego, ale również z programów ministerialnych. W najbliższym czasie zrealizujemy Szczonów, Zakliczy przy dworze. Pamiętacie tam Państwo, był taki tragiczny wypadek, widać, że to jest problem, ale naprawdę mega bezpieczne przejście, a to się tak czasem wydaje, to mi się wydaje. A co to za problem? Puszka farby i rysujemy przejście. Otóż procedura uzgodnienia takiego bezpiecznego przejścia dla pieszych jest naprawdę długa i trudna do wykonania. Naprawdę trudno sobie wyobrazić, że niektóre przejścia dla pieszych kosztują ponad 100 tysięcy złotych. Jeśli mają wyspę, azyl, jeśli trzeba zrobić obustronny chodnik, a takie są wymogi i tak dalej, to się tak wydaje, że to jest takie proste, a tak naprawdę to nie jest proste. To jest ogromne wyzwanie i tutaj będziemy to realizować konsekwentnie. Oczywiście pierwsze przejście na Słowackiego zrobiliśmy już w zeszłym roku. Teraz będzie kontynuacja po drugiej stronie Słowackiego. Dokończymy i będą dwa bezpieczne przejścia dla pieszych. Naprawdę z nowoczesną infrastrukturą, świetnie doświetlone, z dedykowanym oświetleniem, właśnie z azylami. I liczymy na to, że to poprawi bezpieczeństwo mieszkańców. I obszar infrastruktury drogowej i transportu. Oczywiście to podkreślam, żeby Państwo mieli jasność, to nie jest katalog zamknięty. To jest tylko pewna projekcja i to jest to, co wiemy, że na pewno wykonamy, a kilka zadań jest jeszcze innych przygotowań i będziemy to aktualizować, również informować Państwa o kolejnych naszych planach. Przebudowa drogi powiatowej ulica Długa w Sieprawiu, chyba w oparciu o Fundusz Dróg Samorządowych będziemy się chcieli taki montaż finansowy zrobić. Przebudowa drogi powiatowej wraz z obiektem mostowym w miejscowości Polaka, Zawada, Krzyszkowice. To jest największy projekt infrastrukturalny, jaki będzie do końca kadencji realizowany. To jest kilka kilometrów nowej nawierzchni, chodnika, odwodnienia pasa technologicznego, kanału technologicznego. To jest rozbite na 3 lata i tak naprawdę końcówka, to będzie już koniec tej kadencji, to będzie rok 2023. Ogromny projekt infrastrukturalny, ponad 8 milionów złotych. Koszt, no to ta inwestycja była potrzebna i my też pomimo nacisków różnego rodzaju osób cały czas tłumaczyliśmy, że będziemy chcieli aplikować o duży projekt, prosimy Was o cierpliwość i dziękujemy mieszkańcom, że ta cierpliwość z ich strony została wykazana i otóż mamy sukces, to już są pieniądze, które mamy na 100%, które są przyznane i które będziemy, i te projekty można będziemy realizować. Przebudowa drogi powiatowej ulica Kazimierza Wielkiego, to jest za drogą wojewódzką. Chcielibyśmy zrealizować chodnik, przebudowę drogi, modernizacja nowej nakładki. To oczywiście jest projekt, który jest w ramach FDS-u, jest na liście rezerwowej, ale dość wysoko. Liczymy na to, że z tej listy rezerwowej uda nam się te środki pozyskać. A jeśli nie, to będziemy szukali innych sposobów i środków na to, ponieważ to jest takie nasze zobowiązanie, które chcielibyśmy do końca kadencji wypełnić.
Kolejny, czwarta, to jest przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Brzezowa. To jest gmina Dobczyce. Oczywiście od wielu lat tam mieszkańcy zabiegali o to. Burmistrz Tomasz Coś również zabiegał o tą inwestycję. Jesteśmy bardzo wysoko na liście rezerwowej, także jesteśmy prawie pewni, że ta inwestycja znajdzie dofinansowanie jeszcze w tym roku. Także tutaj trzymamy kciuki i będziemy chcieli to zrobić. Przebudowa drogi powiatowej Wiśniowa wraz z skrzyżowaniem z drogą powiatową Osieczany, Trzemyśla, Zasad. I tutaj powstanie kolejne rondo. Przypominam, że większość rond, które powstało na terenie powiatu myślenickiego, to powstało za sprawą, w zasadzie za czasów Józefa Tomala. Pierwsze to rondo powstało za czasów starosty Chorobika, a 8 kolejnych powstało już za czasów Józefa Tomala. Nieliczne oczywiście były realizowane gdzieś przez województwo małopolskie, przez zarząd dróg wojewódzkich. I tutaj to jest plan, tutaj przygotowujemy dokumentację. Ta dokumentacja też już jest w dużej mierze kompletna. Będziemy aplikowali też ośrodki zewnętrzne. To jest bardzo duża i ważna sprawa. Przypomnę, że to jest najbardziej obciążona droga w powiecie myślenickim. Ponad 13 tysięcy samochodów na dobę przejeżdża tą drogę. Tam jest oczywiście obieg inżynierski. Jak pokazują mi tu koledzy z współpracownicy, muszę się śpieszyć, więc postaram się szybciej. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Tokarnia, Bogdanówka. To jest ostatni most drewniany, jaki jest na terenie powiatu myślenickiego, więc z tej mapy tych najtrudniejszych miejsc zostanie to usunięte i tutaj też aplikowaliśmy ośrodki zewnętrzne. Coś, co jest absolutnym priorytetem dla nas, jeśli chodzi o kolejne nabory do MDS-u, to jest droga Tęczyn-Blizny. Jak Państwo wiecie, w Tęczynie jest bardzo trudna sytuacja geodezyjna, dlatego zdecydowaliśmy się na niestandardową formułę zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, czyli specustawy drogowej. To jest procedura, jest w tym momencie w toku i będziemy chcieli to wykonać w najbliższym możliwym czasie. Jak tylko będzie wydane pozwolenie na budowę, to będziemy albo będziemy ogłaszali wczytać, lub zgłosimy do Funduszu Dróg Samorządowych jako nasze priorytetowe zadanie. I tutaj ukłonę za współpracę z panem radnym Jackiem Pasiowcem, który był wielkim orędownikiem tej sprawy. I oczywiście budowa tych trzech przejść na pieszych, o których wspominałem. Ulica Parkowa w Piślenicach, Zakliczy, Krzczonów. Jeśli chodzi o inne obszary. Przyjazny urząd. To jest oddanie do użytku nowego budynku, w którym Państwo jesteście. Macie dzisiaj okazję zobaczyć, jak ten budynek będzie wyglądał. On oczywiście będzie pomieścić kolejne wydziały geodezji, kartografii, architektury, komunikacji, Wydział Mienia oraz Archiwum Starostwa Powiatowego. To oczywiście, jak Państwo wiecie, w ostatnich wydarzeniach medialnych, choćby w Krakowie, nowoczesne archiwum jest ważne i ważne jest dobre zabezpieczenie tego, co mamy. I planowane otwarcie punktu paszportowego. To był pomysł autorski starosty Józefa Tomala sprzed kilku lat. Punkt paszportowy, starosta Tomal, jak przystało dla lidera lokalnego samorządu, zebrał podpisy poparcia wszystkich wójtów, burmistrzów z terenu powiatu myślenickiego. No i dzisiaj tylko i wyłącznie w rękach pana wojewody jest decyzja, czy tak i czy ten punkt tutaj będzie. My gwarantujemy ze swojej strony pełną współpracę, pełne wyposażenie tego punktu, więc wszystko teraz w rękach pana wojewody. Cyfryzacja akt, czyli formularze, aplikacje, to jest bardzo trudne zadanie, które realizuje zespół informatyków ze starostwa powiatowego i naprawdę jesteśmy w czołówce i w awangardzie tych samorządów, które mają bardzo nowoczesne druki, które nie pozwalają na popełnienie błędu. Jeśli ktoś popełnia błąd, to ten druk nie puszcza dalej. To jest bardzo ważne, żeby obywatele nie musieli dzwonić, dopytywać, tylko ten druk jest taki autouzupełniający się i naprawdę bardzo pomaga w tym, żeby pewne sprawy szły łatwiej i żebyśmy mogli szybciej realizować. W ten sposób dobiegliśmy do końca. Ja tylko jeszcze dwa zdania podsumowania i już pan starosta będzie mógł powiedzieć o 12 latach swoich dokładów. Oczywiście nie jest to katalog zamknięty tych inwestycji drogowych i infrastrukturalnych, ponieważ jest tak, już jest ogłoszony przetarg na remont mostu na Krzywicy, o który zabiegał Bolesław Pajka. Jest sprawa modernizacji części ulicy Ptasznica, jeśli chodzi o członków zarządu reprezentujących Sułkowice. I też zawarliśmy swego rodzaju porozumienie z burmistrzem Sułkowic dotyczące odwodnienia ulicy Wolności, co otwiera drogę w przyszłości do budowy chodnika na ulicy Wolności. To jest szczególnie ważna inwestycja, jeśli chodzi o Sułkowice i każdy, kto albo ma rodzinę, albo pochodzi z Sułkowic, to wie, jak ważny i istotny element infrastruktury to jest. Oczywiście nie ustajemy w staraniach o inwestycje samorządowe, czyli to są wspólne realizacje z gminami.
powiatu myślińskiego na zasadach pół na pół w innej proporcji. Zadania polegające na budowie chodników przy drogach powiatowych. Mamy w planach, oczywiście zgodnie z uchwałą, choćby na terenie kolejnych gmin realizację. No tak najbliższą z tych, które rzeczywiście były zapowiadane, no to mamy zgłoszone przez burmistrza Myślenic to odcinek na drodze powiatowej z Myślenic do Wiśniowej, ale również inne samorządy zgłosiły swoje pomysły, więc tak jak powiedziałem, o tym będziemy na bieżąco Państwa informować. Mam nadzieję, że to będzie taka tradycja nasza, że będziemy raz na jakiś czas się spotykać, żeby powiedzieć o swoich planach, żebyście Państwo mogli rzetelnie informować mieszkańców o tym, co robimy i z czego nas będzie można robić. Panie Starosto, 12 lat, bardzo serdecznie dziękuję za współpracę do tej pory, liczę na kolejne lata. A kolejnych latach dzisiaj nie będę mówił, bo najważniejsze jest zdrowie. Jestem po pierwszej dawce szczepienia, więc mam nadzieję, że przeżyję. Przez to ja postaram się jednak krótko. Powiedziałem na początku mojego tutaj wystąpienia, że mam sentyment oczywiście, ponieważ kiedyś zaczynając i podejmując decyzję o startowaniu na starostę, dokończeniu po świętej pamięci Stanisławie Chorobiku tamtej kadencji, naprawdę żyłem w przekonaniu, że będzie to tylko półtorej roku i skończenie kadencji spróbuję, jak to się je, czy dam radę. I tak się złożyło, że trochę dłużej się zasiedziałem, dla wielu za długo, może mają rację. Faktycznie 10 lat, 10-12 to jest taki okres, który psychicznie wszyscy są zdrowsi. To jest wystarczające, żeby pokazać, że coś się umie, albo coś się potrafi, albo do czegoś się nie nadaje. Myślę, że nie będę ja wystawiał, bo to od tego są mieszkańcy powiatu sobie oceny, ale chciałbym tylko powiedzieć, co wspólnie nam udało się przez te lata zrobić. Takich najważniejszych rzeczy trochę się powtórzę, trochę Państwo wiecie, bo wielu z Was tutaj dziennikarzy uczestniczyło wspólnie, że tak powiem, w tworzeniu tej rzeczywistości. Proszę Państwa, to trzy takie główne zadania, tak jak mówię, infrastruktura drogowa, zdrowie, edukacja. Kolejność, pamiętajcie, że pierwsza i druga zawsze były priorytetami. Edukacja musiała być też z różnego innego powodu, ponieważ na edukację wydajemy najwięcej, bo prawie 40% budżetu powiatu. Proszę Państwa, ponad 2/3 zmodernizowanych nawierzchni dróg. W tym macie tutaj ile przebudowano, ile wyremontowano. Mamy ponad 320 km, jak łatwo liczyć, ponad 2/3 dróg już ma inną nawierzchnię. Nie musimy się wstydzić w stosunku kiedyś do powiatu limanowskiego i nowotarskiego, gdzie zdecydowanie wstawaliśmy, nie mówiąc już o powiecie nawet suskim. 75 km ponad nowych chodników. Wiemy, że to jeszcze jest za mało. Wielu mieszkańców, czy Jasienicy, Trzemyślni, Drogini, Cimia, Trzepuni, czy wielu innych miejscowości nie doczekało się jeszcze chodników, no ale no, wszystkiego nie jesteśmy w stanie wykonać. Nie chowamy pieniędzy, chcemy je inwestować. Ale mimo to, proszę Państwa, trzykrotnie zostawaliśmy laureatem złotej płyty chodnikowej. To jest taki konkurs imienia STECA, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolskich, co oznaczało, że byliśmy w czołówce na pierwszym lub drugim miejscu najwięcej budowanych chodników w danym roku. 9 nowych rond, tak, za moich czasów, bo jednak jestem już ponad połowę istnienia powiatu starostą, istnienia powiatu myślińskiego. Szczególnie, głównie oczywiście chodziło o miasto, stolicę, ale wiemy, jak znacząco upłynniło ruch, chociaż same ronda nie rozwiązują wszystkich problemów komunikacyjnych w Myślenic. 20 mostów. To jest zawsze inwestycja, która jest droga, mało widoczna, ale to jest nerw rozwoju transportu i komunikacji. Wiele naszych dróg powiatowych, jak Tokarm, jak Raciowica, jak Wiśniowej, to są drogi główne. Główne drogi powiatowe są główne drogi tych gmin. Dwa nowo wybudowane obiekty. Tutaj Państwo znacie je. Oczywiście za jakiś czas znowu przyjdzie pewne rzeczy poprawiać, remontować, ale zmieniły one na pewno oblicze wielu naszych miejscowości i korzystamy. Szkolice, Siepraw. Staraliśmy się, proszę Państwa, zawsze moim celem był zrównoważony rozwój powiatu, czyli w każdej gminie staraliśmy się dbać o każdy element naszego zadania. Czołówka, chodniki.
Proszę Państwa, tu króciutko się zatrzymam, bo rondo w Miesięcach Siódmieciu, rondo Gruszka, z dwóch powodów mam do niego ogromny sentyment. Po pierwsze, to była bardzo trudna w środku centrum miasta inwestycja. Była cały czas prowadzona w ciągłym ruchu. Mogliśmy, pamiętacie Państwo, wtedy zamknąć, byłoby może szybciej, na pewno łatwiej dla wykonawcy. Ale mój przyjaciel, mogę tak nazwać, nieżyjący już kierownik budowy z ramienia firmy Mota Engine, powiedział, że zrobi tak, żeby dotrzymać terminu i żeby nie zakłócić ruch, szczególnie także wszystkich właścicieli sklepów na ulicy Kościuszki i w rynku, czego się domagali. Trudna, budowaliśmy rondo na dwóch mostach, które były opuszczane na specjalnych ponad 3000 siłowników. Dzisiaj pamiętam tą procedurę opuszczenia tych mostów, które były budowane w górze, można powiedzieć, w powietrzu. Pamiętam, ilu mieszkańców Myślenic przychodziło i codziennie interesowało się tą budową. I pamiętam, że na tą otwarcie tej inwestycji przyszło spontanicznie kilkaset mieszkańców Myślenic, mimo że już był śnieg i był mróz. A dokładnie odradziliśmy tydzień przed terminem, udało się odradzić tak bardzo trudną inwestycję. I ta inwestycja zdobyła pierwsze miejsce w głosowaniu internautów na modernizację roku w Polsce. Stąd tak dłużej się nad tym zatrzymałem. Tym miejsce, które zmieniło w ogóle oblicze, ja już pewnie chodziłem do liceum. Tutaj mieszkałem już, w ogóle to było, no źle się kojarzyło to miejsce. Inne ronda, które budowaliśmy także oczywiście poza powiatem, poza, przepraszam, stolicą powiatu Myślenica. Proszę Państwa, to kolejne ronda i przebudowy skrzyżowań w różnych miejscach, nawet takie rondo nad Domem Greckim. Wiemy, jak bardzo usprawniło. Proszę Państwa, mosty to tylko niektóre, te najważniejsze, tak jak widzicie Państwo, w każdej lokalizacji, w każdej gminie powstały nowe. Często, co mnie zawsze cieszy, potrafiliśmy zdobywać, jako jeden z nielicznych powiatów, proszę Państwa, Małopolski, to łatwo wyczytać na stronach internetowych wojewody czy rządu, jesteśmy jednym z 4-5 powiatów, które zawsze za moich czasów aplikowały do rezerwy budżetu państwa na infrastrukturę mostową i zawsze co roku otrzymujemy i realizujemy te inwestycje. Przejścia, o których już wspominał wicestarosta, to te zrealizowane w ostatnich latach w tej kadencji i będą realizowane w przyszłe. No i proszę Państwa, ochrona zdrowia. Zaczynaliśmy, tak, pamiętam, to jeszcze przed moim przyjściem była ortopedia, stąd wicestarosta mówi, że musimy robić lifty. Chcemy go zrobić, bo naprzeciwko ortopedia to dobry skład naszych lekarzy. Naprawdę Państwo widzicie, których nie chcemy stracić. To setki wykonywanych zabiegów w ciągu roku. Ortopedię w tym roku chcemy zrobić wakacje. Zaczynaliśmy od lądowiska. To był wymóg NFZ-u, żeby utrzymać SOR. Pozyskaliśmy środki unijne. Było bardzo trudno. Potem modernizacja oddziału chorób płuc. Nowoczesny, jak Państwo widzicie na otwarciu, blok operacyjny, tutaj pomoc Państwa, Kancelarii Premiera Tuska, 2 700 000. Dziecięcy, tu też powiem dwa zdania. Przybiegł kiedyś do mnie zdenerwowany rodzic i pokazywał komórką nagrane, jak kafelki z opuszczonych łazienek mógł paznokciem wyrywać. Wrzeszczał, że w takiej sytuacji nie da się leczyć. To był nasz priorytet. Bodajże w 2012 czy 2013 roku dawaliśmy od 10 000. Ginekologiczne położnicze. Tutaj nasz sukces i dyrektora Adama Stycznia, i dyrekcji szpitala. Sukces dlatego, że na tę inwestycję pozyskano środki norweskie. Bardzo trudne do pozyskania, ponad 5 600 000 plus nasze środki. I co ważne, wszystkich tych inwestycjach nigdy nie zamknęliśmy oddziałów. Te oddziały dalej oczywiście na mniejszych obrotach pracowały i tutaj zawsze dziękowaliśmy całej załodze, lekarzom, pielęgniarkom i obsłudze i pacjentom, że dali nam szansę na realizację tego zadania, nie przestając świadczyć usług medycznych. Chirurgia ogólna, tutaj nasz naprawdę kochany ordynator Jacek Krusz, jemu, jego załodze i naszym pacjentom się należało naprawdę taka nasza perełka. I wreszcie najgorzej taki zaniedbany oddział zakaźny,
Państwo wiecie, grzyb, a po prostu odpadające tynki jest dzisiaj nowoczesnym oddziałem. Anestezjologia, intensywna terapia to już ta kadencja. Trzy inwestycje w jedne środki Unii Europejskiej. Inwestycja za ponad 10 milionów ze sprzętem. Myślę, że chyba wszystkich lepiej, żeby tam nie być, ale jak się już trafi, to wszyscy potwierdzają, że naprawdę znakomite. I tutaj mówię jeszcze raz, chcę powiedzieć, że Adam Styczeń, który jest dłużej na swoim stanowisku dyrektora szpitala niż ja starosta, ale zawsze stanę w jego obronie, chociaż nie jest idealny, dlatego że wspólnie z zarządami, radnymi i wieloma ludźmi zrealizowaliśmy naprawdę ten szpital, który był kiedyś synonimem byle jakości, w sensie trudno było nawet tam leżeć. Myślę, że dzisiaj zmienia, a te inwestycje, które chcemy zrealizować, plus czego nie mówimy na pewno, że będziemy, bo tego nie wiemy, ale jak pozyskamy środki, to jeszcze może w końcu kadencji będzie przebudowany szpitalny oddział ratunkowy. I to byłoby już dopełnienie wszystkiego. Proszę Państwa, edukacja. 40% budżetu powiatu. Kilka programów, o których Państwu mówiliśmy wcześniej. I to są przykłady z ostatnich lat, takie, które, znaczy 12 lat. Tylko kilka przykładów, które powstały. Pracownie językowe, komputerowe, informatyczne. Proszę Państwa, gościliśmy wielu samorządowców z różnych naszych sąsiednich powiatów i pracowniach obrewiarek sterowanych numerycznie w Myślenicach dla powiatu limanowskiego, nowotarskiego, naszego zaprzyjaźnionego bełchatowskiego jest taką perełką. Oni się uczą, chociaż są bogatsi i takich pracowni nie mają. Powstała, pamiętacie Państwo, hala laboratoryjno-warsztatowa nowa, bo stara straszyła przy ulicy 1 Maja. W Sunkowicach powstała nowa przy szkole, także uczniowie już nie muszą chodzić kilkaset metrów do tej hali, na warsztaty. Tu mamy gastronomię w Dobczycach, fryzjerstwo w Dobczycach, ZST, Dobczyce mechatronika i automatyka. Proszę Państwa, obszar sportowy. Na to też chcieliśmy inwestować, ale oczywiście pierwsze były te zadania podstawowe, obowiązkowe. 2010, pamiętacie, już realizowałem, ale pieniądze zostały zdobyte jeszcze za czasów Stanisława Chorobika, halę sportową przy Szkole Średniowskiego. Potem wspomnianą halę laboratoryjno-warsztatową, to już za moich czasów w Sułkowicach. Potem nowy budynek imienia Andrzeja Średniowskiego na 80-lecie istnienia tej szkoły i boiska. Nie mieliśmy żadnego boiska sztucznego, wielofunkcyjnego w poprzednich latach. Wtedy powstały przy Liceum, przy Średniowskim, przy Leja, dwa w Dobczycach, w Sułkowicach. I aplikujemy o dwa następne przy naszych szkołach. Proszę Państwa, to też taki czas, że trzeba się pochwalić też. Oprócz tego, co wspólnie zrobiliśmy, myślę, że nasze wyniki, nasza praca jest doceniana w takim najbardziej szerokim rankingu, który wszystkie zadania, te, które przypadają kompetencjom powiatu, są realizowane. Praktycznie od 10 lat jesteśmy w czołówce Polski wśród powiatów powyżej 120 tysięcy. Różnie oczywiście, konkurencja jest duża, ale od 9 miejsca znowu wróciliśmy na 9 miejsce, ale nawet umknęliśmy się kiedyś o pierwsze miejsce. Byliśmy w 2015 roku na drugim miejscu. To jest taki, uważam, ranking niekupowany, a zawierający prawie 90 kryteriów jasnych. Proszę Państwa, oczywiście gdyby nie inne czasy, to pewnie bardziej uroczyście byśmy podziękowali. Na pewno nie ma z nami już ludzi, z którymi zaczynałem swoją karierę, także samorządową. Nie ma Stanisława Chorobika, człowieka, z którym kilka lat współpracowałem. Potem jako przewodniczący i kończyłem jego kadencję. To on, można powiedzieć, jego nazwę nosi pierwsze rondo, które zbudowało powiat przy styku ulicy Reja i Kazimierza Wielkiego, Żeromskiego. I na pewno jemu trzeba podziękować, bo on tchnął zawsze dobre, pozytywne myślenie
mimo różnych trudnych momentów, mieliśmy wtedy tak nazwaną prywatyzację szpitali, strajki personelu pielęgniarskiego, no różne, Państwo wiecie, bardzo nieprzyjemne także dla niego i jego rodziny sytuacje, zawsze go w tym wspierałem. Stasiu Cichan, człowiek naprawdę, któremu wiele zawdzięczam, dużo optymizmu i zawsze patrzenie na ludzi pozytywnie i dobrze. Eniu Migacz, który swoim spokojem, niewiele mówi, ale czy coś powiedział, to wszystkich trafiało. Zawsze mówię, że to jest największy autorytet wśród radnych za te 20 lat. Wszystkich lat. Józef Dudzik, który też odszedł za szybko, wnosił ważną rzecz. Dawał, mimo że z wieloma sytuacjami, wielu sytuacjami się z nami nie zgadzał, linię główną strategii i taktyki zarządu popierał. Tadeusz Chobot, no i naszej Basi Szczepańskiej, głównej księgowej, którą prowadziłem przez tyle lat, no jedna z ważniejszych postaci, im na pewno dziękuję, ich już nie ma. Chcę jeszcze powiedzieć o kilku osobach, które są z nami, z którymi no, tych rzeczy by się nam nie udało. 8 lat ze mną, no nie mógł dzisiaj być, był moim zastępcą Tomasz Suś, dzisiaj burmistrz Dobczyc. Wójtowie, burmistrzowie, Maciej Ostrowski, Tadeusz Pitala, to byli wójtowie i burmistrzowie, którzy na IES-y i na wspólną infrastrukturę drogową dawali ogromne pieniądze, proszę Państwa, kilka milionów. Mieli i chcieli dać. Wszystkim tym dziękuję. Dziękuję też, mówię, no, zawsze tak trzeba powiedzieć, pracownikom, wszystkich szczebli, wszystkich dyrektorom szkół, wszystkim urzędnikom. Są lepsi, gorsi, mają lepsze i gorsze decyzje. No i mieszkańcom, którzy mimo wszystko są cierpliwi, wskazują nam wiele nowych rzeczy do realizacji i wiemy, że wszystkich rzeczy na pewno nie jesteśmy w stanie im zrealizować, im pomóc. Zdajemy sobie sprawę, że są rozgoryczeni. Ja uważam, że te 12 lat z moimi kolegami z zarządu, z Bolesławem Pajką, bo mówię tutaj najdłużej z obecnych mogę współpracować, z Krzysiem Trojanem też długo, tylko mówię w zarządzie, Andrzejem i Rafałem, nie przespaliśmy, wydaliśmy dobrze pieniądze, nasz dług powiatu nie jest wysoki w stosunku do samorządów. Co się nie udało, pytacie Państwo, zawsze możecie za chwilę zapytać, jeżeli będziecie mieć ochotę. Na pewno nie udało się zmniejszyć długu szpitala. Nie będę tłumaczył, dlaczego, Państwo dobrze wiecie. Cieszę się, że udało się uspokoić sytuację szpitala. Pamiętacie Państwo, że ja przeżyłem mnóstwo strajków. Przeżyliśmy likwidację szkoły. To jest jedna z takich ram, które pozostaje do dzisiaj u Susia, u Tomasza Susia i u mnie. Trudno było likwidować szkołę. To nie było łatwe. Likwidowaliśmy internaty także w Dobczycach. Jeden, potem drugi. Ostatnio zlikwidowaliśmy stołówkę. Ktoś by powiedział ważne rzeczy dla społeczności szkolnej. Długo, długo, proszę Państwa, utrzymywaliśmy te instytucje, mimo że przynosiły straty. Nie patrzyliśmy na ekonomię, ale przychodzi taki czas, że trzeba pewne rzeczy zmienić. Ja chciałbym podziękować jeszcze raz wszystkim, którzy ze mną współpracowali i wszystkim mediom. Różnie pisały, mają do tego prawo. Zawsze przepraszam za moje emocjonalne działanie. Jestem tylko człowiekiem i mogę mieć swoje zdanie, ale myślę, że przez to, że Państwo dzisiaj jesteście, to znaczy, że podchodzicie profesjonalnie do swojego zadania i nie obrażacie się nawet na starostę Tomala, który może czasami gdzieś tam o Was uważacie powiedział się.